Cześć, tu Tomek z Motocontrollera. W dzisiejszym odcinku serii ciekawych przypadków przygotowałem dla Was Kia Proceed. Jeszcze takiego samochodu u nas nie było. Więc tak, Kia Proceed 2020 rok. Świeże autko, przebieg 100 tys. km, jednostka benzynowa 1.6 generująca moc 204 konie mechaniczne, samochód w nadwoziu kombi wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, Samochód obecnie zarejestrowany jest w kraju, sprzedawca zaznaczył tutaj opcje bezwypadkowe na tak. Wycenił go na kwotę 95 tysięcy złotych. Ok, o czym raczy nas poinformować sprzedawca? Już sobie przechodzimy do treści ogłoszenia, A co my tu mamy. Do sprzedania Kia Proceed 2020 rok z silnikiem benzynowym 1.6 o mocy 204 konie mechaniczne. Podał tutaj oczywiście elementy wyposażenia, dość mocno się tutaj rozpisał. Nie będę oczywiście Wam tego wszystkiego czytał. E, z takich ważniejszych informacji, e, auto posiadam od 2021 roku. E, jestem jedynym właścicielem w kraju, czyli tutaj już możemy sobie pomyśleć, że samochód jest od osoby prywatnej, od pierwszego właściciela. Nie jest to żaden handlarz, nie jest to żaden komis. Tutaj zostały w tym samochodzie wymienione tarcze oraz klocki na nowe. Został zrobiony na świeżo serwis olejowy. Mamy nowe cztery opony letnie. Przebieg auta może ulec zmianie, ponieważ samochód jest w ciągłej eksploatacji. Oraz więcej informacji, oczywiście, sprzedawca udzieli telefonicznie. Zachęca również do kontaktu. No, ok. ładne ogłoszenie. Zdjęcia, mamy wszystkie informacje na temat tego samochodu. Podał tutaj sprzedawca również numer VIN, po numerze VIN możemy znaleźć no jednak, że kurczę, coś w tym aucie się działo. Więc sprawdziliśmy sobie historię szkód. No i tutaj w historii szkód, jak i również w bazie Cepic, mamy odnotowane takie informacje, że pojazd ma przeszłość szkodową. Jest zapis odnotowany również o szkodzie całkowitej. No teraz kwestia, czy tutaj było coś grubego, czy może jakaś drobnostka. No tak, takie informacje mamy po numerze WIM. Okej, okay. klient zdecydował się na wykupienie raportu, żebyśmy tutaj ten samochód dla niego sprawdzili. Wykonywaliśmy tutaj test Maxi. Samochód był sprawdzany przez naszego eksperta pana Pawła, z którym za chwilkę się połączę i wspólnie razem omówimy sobie checklistę, którą wykonywał na miejscu, podsumowując oczywiście, czy warto, czy nie warto się zainteresować tym egzemplarzem, czy nasz klient dobrze trafił, czy to jest to, to jego wymarzone auto, czy też może niekoniecznie. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Halo, halo, panie Pawle, słyszymy się? Yy, tak, tak, dzień dobry panie Tomku, witam yy. państwa. Witam, witam, witam. Panie Pawle, w dzisiejszym odcinku e, serii ciekawych przypadków Kia Procit. omówmy sobie może jak przebiegły te oględziny. Jak ten samochód wypadł, bo ogłoszenie no, nic nie wskazuje, żeby coś było nie tak. Co prawda po numerze Vin tutaj ten pojazd został wstępnie weryfikowany, i są jakieś zapisy, że jednak jakieś szkody były. Czy faktycznie te szkody na tym pojeździe były, czy ten samochód jest od osoby prywatnej, czy ta osoba raczyła coś podczas oględzin wspomnieć, powiedzieć, co to się działo z tym samochodem, czy też raczej nie. No, i oczywiście podsumujemy sobie ten raport standardowo decyzją, czy warto, czy nie warto. Oddaję głos, lecimy z tematem. Jeżeli chodzi o usunięcie auta, nie było problemu. Przyznam, byłem zaskoczony pozytywnie, że nawet. Już udało się umówić na taką, tak, taką okoliczność, że zostanie mi udostępniony kanał Więc po prostu, że gdy przyjadę to już samochód stoi na kanale. Przybyłem na miejsce, no okazało się, że to jest po prostu osoba prywatna, która powiedzmy kupiła za granicą sobie ten samochód właśnie dosyć świeżo i tak naprawdę go sama ciągle eksploatowała. Jeżeli chodziło o tą szkodę, co tak też wspomniałeś, wspominał, że to była ogromna szkoda parkingowa. Mhm. Na pierwszy rzut oka no tak jak wspomniałeś właściwie niemal nowy samochód to tak na dobrą sprawę no, nie wyglądało nic co by wskazywało na to że coś jest już na, dzień, na tamten dzień do, do zrobienia czyli w, no, w stanie samochód. Sam wspomniał właśnie że niedawno był wymieniany olej i hamulce. Zresztą też jeżeli chodzi o mhm. serwis olejowy mógł że potwierdzać fakt że Podczas diagnostyki komputerowej, na przykład ostatnie kasowanie błędów nastąpiło tam bodajże 8000 kilometrów temu w okolicach, co mogłoby sugerować, że to właśnie było robione ostatni raz na wymianę oleju. Czyli tutaj ogólnie kontrola podwozia tutaj no, nie ma jakichś większych zastrzeżeń no nie? Na, nie wymaga jakiegoś tam Dokładnie. inwestowania, nie ma jakichś wad, nie ma jakichś tam napraw. No wiadomo, jest to w miarę świeży egzemplarz. Przebieg. No nie jest jakiś wygórowany, więc tutaj ogólnie kontrola podwozia na plus. Tutaj się po prostu nie będziemy jakoś tam specjalnie e, no tutaj ro rozwodzić w tym temacie. Więc e, no tutaj wiadomo, wykonałeś te oględziny od spodu, wystawiłeś sobie ten samochód pewnie na zewnątrz, no nie, i zacząłeś kontrolę z zewnątrz. Była sytuacja taka, że o ile na kanale sprzedający ze mną był? Tam miał mhm. sprawę osobistą do wykonania i musiał wyjechać z domu. Zaproponowałem na początku, żeby już od razu jazdę próbno zrobić, żeby po prostu nie zajmować sprzedającego czasu, zajmować czasu sprzedającemu. Tak Jasne. naprawdę no, nic nie wyszło właściwie takiego niepokojącego. Tak. Czas jazdy testowej, no, jedynie co, że tam powiedzmy ta kierownica była delikatnie przestawiona, aczkolwiek ten samochód prowadził się naprawdę stabilnie. No. Nawet nie ukrywam, że osobiście no, dawał poczucie mhm. frajdy z jazdy tym autem. Był dosyć naprawdę agresywny, biegi zmieniały się płynnie. Tak naprawdę nie było problemów z tym samochodem. Nierówności zbierał naprawdę dobrze, pomimo tego, że tam bodajże 18-calowe felgi miał. Ale to tak powiem, że no na tym się pomału kończyły dobre cechy tego samochodu. Nie ukrywam, że no fajnie się prowadził. Tam nie był tak pod kątem mechanicznym uszkodzony. Mhm. Aczkolwiek, jak już, jak już nadeszła sytuacja, że wróciliśmy na posesję, sprzedający pojechał załatwić swoje sprawy, mogłem się przyjrzeć, niemu na spokojnie z zewnątrz i w środku. I tutaj był, no. Było rozczarowanie. Im bardziej się przyglądałem temu samochodowi, to przyznam, że no coraz więcej rzeczy wychodziło. Takich jak uszkodzona lampa, bodajże prawa przednia, zderzak to już tak naprawdę w... nie wiem, czy nawet byś w tym momencie kwalifikował się do naprawy, gdyż było wiele zadrapeń w różnych miejscach i różnej maści. Tutaj ta listwa taka ozdobna z przodu, co jest pod zderzakiem, ona normalnie powinna być czerwona. Ona tam została, powiedzmy, skutek eksploatacji pojazdu, powiedzmy, zdarta. O ile spasowanie było jak najbardziej w porządku, no to już podczas mierzenia miernikiem do grubości lakieru okazało się, że ten samochód, no, musiał mieć coś większego w przyszłości za sobą, ponieważ okazało się, że tak naprawdę Prawy bok był uszkodzony i tutaj o ile na przykład przedni prawy błotnik to no, nazwijmy to jest element, który powiedzmy da się wymienić, to, to już o ile ty, tylna część pojazdu naprawdę nie dojrzy... znaczna część warstwy tam znajdowała się, to tak w sumie montaż tego nie był też schludnie wykonany, bo dało się wyczuć po prostu, że przetłoczenia samochodu się nie zgadzają ze sobą. Mm -hmm. No widzę tutaj właśnie podczas pomiarów że te wartości na przednim błotniku to było do 1000 mikronów. Tutaj drzwi niby są w oryginale. Tylne drzwi już tam miały ingerencję napraw masy szpachlowej. Tak, poszycie tylnego prawego błotnika no 1700 mikronów. No już nie jest mało. Tutaj ewidentnie widać, że... Przyznam, że już niewiele brakowało, mhm. żeby na urządzeniu skala po prostu wyskoczyła. No tak, no w większości te mierniki grubości lakierów tam do 2000 mają zakres skali. No są różne wiadomo czujniki. No to faktycznie ewidentnie widać, że... No, to nie była taka e, rysa na tym pojeździe, tylko jakiś grubszy temat. A powiedz mi tak, czy sprzedawca coś na ten temat więcej chciał się wypowiedzieć, coś więcej, jakiejś informacji zawarł? I jak sytuacja jeszcze wyglądała? Czy pomierzyłeś wnęki i czy te wnęki były w porządku, czy tam również były jakieś ingerencje i naprawy lakiernicze? Jeżeli chodzi o same wnęki w sobie, tam zastrzeżenie miałem. Jeżeli o to chodzi, czy sprzedawca okay. mi informował o tym, czy. Coś w przeszłości było powiedzmy poważniejszego, to powiem sytuacja była taka, że po prostu już tego sprzedającego nie było do końca oględzie. Już go nie było. Więc no, nie miałem okay. powodu. Jasne, raz go... żeby to zweryfikować, żeby udzielił jakiejkolwiek informacji, czy co się zdziało z tym, no bo skoro on jest pierwszym właścicielem. W kraju. E, no tutaj w kraju, czy on ten samochód tak, kupił e, uszkodzony za granicą, czy go kupił już zrobionego. Czy ten, e, ta historia jest mu znana, czy też może nie. E, no to tutaj tak, tak e, nie wiem, czy coś jeszcze tutaj z zewnątrz takiego rażącego e, było jeszcze przy tym pojeździe. Z tych poważniejszych jeszcze można uznać pękniętą szybę czołową, która tak naprawdę już. Już w tamtym dnia powinno zdyskwalifikować auto z dalszego użytku, No w razie w przypadku kontroli policyjnej no, dowód automatycznie zostaje zabrany. Oprócz tego no, były drobne wniecenia, dużo zarysowań. No powiem tak, no przy takim aucie no, nie oczekiwałbym powiedzmy to, że dam, powiedzmy drobne zarysowania powłoki lakierniczej są, to jest normalne z biegiem czasu i z przebiegiem, ale to było. Oglądając ten samochód, sprawiało to wrażenie, jakby ten samochód dosłownie jeździł przykładowo po polnych drogach. No nie był zbytnio tam dbany, tak naprawdę. Mhm. Czyli dość mocno wyeksploatowany, jak na swoje lata i na swój przebieg. A powiedz mi, no to tutaj z zewnątrz, a, a, a jak w środku? Też tak było tragicznie, czy w miarę w środku ten samochód, że tak powiem, już oddawał te swoje lata ten swój przebieg, czyli był w ładnym stanie, wyposażenie było sprawne, kompletne, czy tutaj też również jest sporo jakichś niedociągnięć i mankamentów. Powiem tak, jeżeli chodzi o wnętrze samochodu, to no było już dużo lepiej, aczkolwiek no nie bez uwag. W przestrzeni pasażerskiej znalazłem zadrapania na desce rozdzielczej i, i jedna z uszczelek na drzwiach była bodajże pęknięta. I powiem, że w czasie sprawdzania wszelakich multimediów i systemów bezpieczeństwa w tym samochodzie, zaskakujące było to, że nie działał mhm. przycisk włączania ładowarki indukcyjnej takim niby może szczegół, aczkolwiek dla kogoś, kto szuka niemal nowego samochodu, może zirytować i to naprawdę mocno. I to działało w taki sposób, jakby w przeszłości było to zalane słodkim napojem, czy nawet ciepłą kawą, coś tego, coś ten deseń. No tak, no, no wiadomo, tutaj się blisko znajdują koło tych e, uchwytów na napoje, więc jest taka szansa. No też miałem kilka razy takie. Takie sytuacje, że gdzieś tam po prostu, tak jak wspominasz, uległo to zalaniu, gdzieś tam uszkodzeniu. Owszem, zostało to no, powycierane i tak dalej, no ale sam system już uległ uszkodzeniu, już nam to nie działa. Czyli tutaj ogólnie środek nie wypadł źle. Aha. Tutaj te mankamenty, które wyłapałeś w środku, nam opowiedziałeś. Powiedz mi jeszcze, komora silnika, komora bagażnika. Jak tutaj sytuacja, czy coś tutaj było, nie wiem, zatajane, czy, czy, czy to wyglądało normalnie, czy tutaj jakieś ślady uszkodzenia, jakieś mankamenty, coś tam się dzieje? Jeżeli chodzi te, o komorę silnika, to tak na dobrą sprawę jedynym mankamentem, jaki znalazłem, to było to, że wygłuszenie maski zostało wydrapane. Mhm. No i to, że tam prawa lampa, tak jak właściwie przy oględzinach zewnętrznych, to już potwierdzę tę informację, była uszkodzona lampa przednia. Jedna. Mhm. I tu cały czas ta prawa strona nam się przewija, no nie? Tak, dokładnie tak. Nie było do czego no. się przyczepić. Poziomy płynów i oleju były w normie, silnik suchy jak pieprz. Natomiast jeżeli chodzi o klapę bagażnika, niby nie było nic poważnego, aczkolwiek sytuacja była taka, że pomimo tego wniecenia, o którym powiedział, że tam szkoda, taka szkoda była i tak jeździł ten samochód, nie przeszkadzało to sprzedającemu, to o tyle. Jak już się człowiek zaczął przyglądać bliżej, to miał odnosił wrażenie, że ta klapa powoduje tak, że nie dość, że lampka, która mhm. powinna podświetlać tablicę rejestracyjną, no dosłownie została wypchnięta, to sam bagażnik po, zam po, przy, po zamknięciu mógł tak się słabo spasować z uszczelką, która już tam się znajdowała. Tutaj tak, podejrzewam, że to, to pewnie chodzi też głównie o tą prawą stronę, no nie przede wszystkim też klapy, tak? Z tyłu. Czy ta raczej druga strona? To była lewa, lewa strona. strona. Tak? Od razu, nawet być może na ogłoszeniu, okay. było widać, że klapa bagażnika została wgnieciona. No tak, no klapa jest odkształcona, przestawiona, no tutaj szczeliny pewnie nam tutaj nie grają. No ta klapa, no tak jak mówisz, no gdzieś nam tam przy otwieraniu, przy zamykaniu o ten zderzek nam haczy, może go odkształcać, go też uszkadzać lakierniczo. No jest to mankament, co tu się. dużo mówić. No. Dobrze, tu o jeździe testowej nam powiedziałeś, warsztat, czyli kontrolę podwozia powiedziałeś. Yy, pod komputerem diagnostycznym też wspominałeś, że tutaj jak podpinałeś, to tutaj. Tak, że ostatniej Tak, o tej ostatniej inspekcji żadnych innych jakichś takich błędów nie było. A powiedz mi, jak sytuacja wygląda z dokumentacją? Czy tutaj była książka serwisowa, czy mamy jakieś wpisy? E, udostępnił tą, tą historię sprzedawca? E, tak, sprzedający u, poinformował mnie, że jest do tego samochodu książka serwisowa. Aczkolwiek okay. było coś takiego, że jak ją otworzyłem, to za wiele się nie dowiedziałem. Tylko to, że został sprzedany w Niemczech, ten samochód tak naprawdę, no i tak. Na tym, mhm. na tym właściwie mógłbym zakończyć opowiadanie o, ty, o tej książce serwisowej. Być no nie, bo to wiadomo, że może być może jest już elektroniczna, bo teraz wiadomo, są książki serwisowe elektroniczne. No, niektórzy, że tak powiem, są przygotowani, wyciągają tą historię, przedstawiają nam. Niektórzy nas spławiają tym. No, wie pan, no przecież są książki elektroniczne, są serwisowe, samochód był serwisowany, chcecie to sobie wyciągnąć. Dobra, podsumowując teraz ten raport: yy, poleciłeś ten samochód, czy go nie poleciłeś? Jak uzasadniłeś? To w raporcie? Przyznam, tak. Jeszcze w tym raporcie miałem usługę telefonu do klienta i tak spytałem na początku, czy sprzedający mu o tym wspomniał. I rzeczywiście, klient, odpowiadając mi na to pytanie, wspomniał, że. Sprzedający informował go o, tym, o tych uszkodzeniach, takich powiedzmy kosmetycznych, że klapa bagażnika ma wniecenie, że zderzak jest porysowany i tym podobne, aczkolwiek nie, nie dostał żadnej informacji na temat tego, że samochód miał uszkodzony prawy bok i był naprawiony w sposób, jak się okazało, niefachowy. Poinformowałem klienta o tym, że, no, że te uszkodzenia, te co widać wizualnie, mogą pochłonąć dużo więcej niż mógł nawet zakładać w, budże, w budżecie podczas zakupu tego auta. I zaproponowałem mu, żeby jeżeli dalej jest zainteresowany konkretnym silnikiem i tym modelem, to żeby jednak dalej szukać samochodu. Te auta inne, które wyglądały od razu wizualnie dużo lepiej były droższe w okolicach 10 tysięcy, a to naprawianie tego samochodu nawet po wynegocjowaniu ceny doprowadzi do tego, że być mhm. może będzie musiał wydać tyle samo co za ten droższy samochód. A po drodze może jeszcze zjeść zęby na tym, żeby go przywrócić do tego stanu. O tak, tak bym, to, ten samochód podsumował. Jasne, czyli tutaj, no, myślę, że klient, który zlecił na oględziny tego samochodu, zgodził się z twoją decyzją, z ekspertyzą. No i chyba sobie odpuści zakup tego egzemplarza i zdecyduje się na poszukiwania no, innego, no nie, to nie jest autogodne polecenia. Dobra. Super, dzięki wielkie za omówienie raportu, że przedstawiłeś mi całą tutaj historię, jak wyglądały te oględziny, jak samochód wypadł w naszym raporcie. Jeżeli jeszcze jakieś auto pojawi się w serii ciekawych, to na pewno się z Tobą skontaktuję. Będziemy razem sobie omawiać kolejne samochody, kolejne raporty. W takim razie do usłyszenia. Do usłyszenia. Jesteś w trakcie zmiany auta, sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować, postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Czyli widzicie, podsumowując, niestety w topa, nasz klient nie trafił w swoje wymarzone auto, będzie musiał szukać innego godnego egzemplarza. Jeżeli się Wam odcinek podobał, Zostawcie łapkę, dajcie komentarz, subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam do oglądania innych odcinków z serii ciekawych przypadków Okiem Eksperta, historii z kanapy. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie, cześć!